Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym opowiedzieć Wam kilka słów na temat stevii. Otóż tutaj mamy roślinkę stevii, tak ona wygląda. Takie ma listki podłużne. Dodam, że te listki są słodkie. Można tą stevię sobie zasadzić w ogródku, mieć w domu na balkonie. Po prostu mieć pod ręką, w razie potrzeby możemy po prostu z tych listków skorzystać. Jeżeli ona jest taka obfita, można niektóre gałązki pozrywać, ususzyć. Można po prostu włożyć do słoika i mieć po prostu rezerwę stevii na zimę. Tutaj właśnie dzisiaj zakupiłem stevię. Taka roślinka jak ta tutaj mniej więcej na Teneryfie kosztuje 3,50 euro. I można po prostu taką stevię sobie trzymać w domu, na balkonie czy na parapecie i mieć po prostu świeżą stevię. Ja dodam, że nie musicie dodawać dużo tych listków do robienia herbaty. Wystarczy 2-3 listki. No, mniej więcej 2 listki to już można tak spowodować, że herbata będzie miała dobry smak. Jeżeli ktoś chce, może dodać sobie trochę cytryny, trochę soku z pomarańczy. Co ta stevia powoduje? Ta stevia powoduje uregulowanie naszego organizmu, wydalenie wszelkiego rodzaju grzybów, bakterii z naszego układu krwionośnego. Jest to roślina ogólnie bardzo zdrowa. Jeżeli ktoś chce więcej poczytać na temat stevii, może po prostu skorzystać z internetu, gdzie jest obszerne informacje są na ten temat. Ja, drodzy kochani, jako wielu z Was mieszka w Polsce, chciałbym zaproponować Wam stosowanie stevii, dlatego że ona odtruwa organizm. Również taką herbatą, która bardzo jest dobra na odtrucie organizmu, wyczyszczenie z metali ciężkich, to jest herbata Lapacio. Jeszcze raz powtórzę, herbata Lapacio to jest herbata, która pochodzi z południa Ameryki, która jest również bardzo zdrowa, by odtruć organizm. Przede wszystkim z metali ciężkich, z rtęci, karm i takie inne z tablicy Mendelejewa, żeby po prostu odtruć się. Polecam również dla Polaków, którzy mieszkają w Anglii. Tam również są duże zanieczyszczenia powietrza. Także, drodzy kochani, jak najbardziej stosować stevię, żeby Wasz organizm funkcjonował we właściwy sposób. I jak również stosować herbatę Lapacio, która jest herbatą bardzo zdrową. Przede wszystkim usuwa trucizny z naszego organizmu, a przede wszystkim metale ciężkie. To jest właśnie taka uwaga dla Was. Jeżeli ktoś ma okazję, żeby sobie właśnie taką stevię zakupić w Polsce czy w jakimkolwiek innym kraju, to, drodzy kochani, tym bardziej, ponieważ wielokrotnie w niektórych miejscach jest trudno, żeby ją dostać, ale po prostu osoba, która się stara, może sobie taką stevię z nasion wyhodować lub po prostu gdzieś zakupić w jakimś sklepie, gdzie ewentualnie sprzedają się rośliny. To by było, drodzy kochani, na tyle. Zapraszam Was do linku pod YouTube'em, gdzie możecie zakupić nasz aronit, odpromienniki mineralne, bardzo zdrowe. Jeszcze raz pozdrawiam z Teneryfy i do widzenia.